Dzisiaj w prawym górnym rogu gościmy panią doktor nauk humanistycznych Magdalenę Ogórek. Witam serdecznie, dzień dobry, pozdrawiam państwa. Dzisiaj będziemy też rozmawiali o trzech książkach pani doktor. I są to Beginki Waldensi, Polscy Templariusze, a także ostatnia książka Lista Wächtera. Rzeczywiście rozrzut jest duży, biorąc pod uwagę trzy tytuły. Wcześniej Średniowiecze, bo to była moja pasja wczesnych lat szkolnych i późniejszych. Zostałam właśnie na studiach doktoranckich z tą myślą o mediewistyce i bardzo interesowały mnie formacje, które popadały w konflikt z Kościołem. Także templariusze w sposób naturalny jeszcze podczas studiów. I rzeczywiście zrobiłam taki stan posiadania, w jaki sposób i co przetrwało po templariuszach na ziemiach polskich. Do dzisiaj wszystkich państwa zachęcam, żeby zajrzeć do Chwarszczan, gdzie kaplica po templariuszach, zresztą bardzo piękna, jest do zwiedzania udostępniona. Ale później powędrowałam sobie dalej w związku właśnie z formacjami, które budowały swój konflikt z Kościołem, uznawane były później za grupy heretyckie i tak trafiłam na Beginki, na Beginów oczywiście też, no i na Waldensów. Także stąd wzięła się też ogromna taka moja pogłębiona fascynacja średniowieczem, bo to była niezwykła przygoda i do dzisiaj uważam, że Innocenty III, oprócz tego, że był niezwykłym papieżem, to był po prostu potężnym politykiem. I średniowiecze pięknie nam pokazało, że czasem to tylko i wyłącznie taki łut szczęścia lub wola papieża sprawiała, że dana grupa została uznana za heretycką lub też nie, bo może nie wszyscy państwo zdają sobie sprawę, ale święty Franciszek był o włos o uznania go za heretyka, ale akurat szala przechyliła się wtedy na Waldensów. Podobny jakby życiorys jak Waldo. Oczywiście, jak Piotr z Waldo, tak. Pochodzi z bogatej rodziny kupieckiej i nagle porzuca wszystko, tak jak Waldo, z tym, że nie kończy tak jak Waldo, bo jakby podporządkowuje się Kościołowi i swoją akcję prowadzi, wzmacniając Kościół, co widać po tym, że on zajmuje się odnawianiem obiektów kościelnych. Między innymi też, natomiast Waldensi wyrastają też na bardzo silną grupę, do tego stopnia, że to ostrze Kościoła zostaje weń wymierzone i na celowniku ta grupa znajduje się bardzo dużym i co ciekawe, bo to też nie wszyscy z państwa wiedzą, ale my mieliśmy ośrodki Waldensów właśnie na Śląsku, na Morawach i temu się przyjrzałam z bliska. Ale drodzy państwo, bo tak moja pani profesor na studiach mówiła, że nie ma przypadków w życiu i ta historia rzeczywista, prawdziwa zawsze znajdzie osobę, która powinna się nią zająć i która powinna ją opisać. Ja mam wrażenie, że to, że ja trafiłam na świat rodziny Wächterów, rodziny, która ograbiła Polskę z dzieł sztuki w czasie II wojny światowej, to absolutnie nie był przypadek. Nie, myślę, że to też opatrzność czuwała, bo nad całą pracą, nad książką naprawdę absolutnie czuwał ktoś tam na górze, bo to się wszystko tak udało, że ja na samym początku nawet nie przypuszczałam, że z tych początkowych tropów zbiorę materiał na taką książkę. Czy w tej książce czuć osobiste zaangażowanie pani? Bardzo, tak? Tamte tak. Poprzednie są to prace naukowe. Czysto prace naukowe, tam tak. Tylko tak można wyczuć, tak jak w książce o Beginkach, że pani jakby złagodzi swoje stanowisko w kwestii, czy inkwizycja była na pewno taka strasznie zła, że to jest, zaczyna się od bardzo ostrych stwierdzeń na temat inkwizycji, a potem to się łagodzi. Ale porozmawiajmy o tych dziełach sztuki ograbionych, dlatego że to bardzo zaczepia o aktualne sprawy. Bardzo. To prawda. Rzeczywiście tak naprawdę polskie straty wojenne cały czas są tematem politycznym. Z prostego względu, szanowni państwo, że okupant, który przybył na ziemię polskie i dokonał tej grabieży, dokładnie wiedział, w co celuje. Z tego względu, że przed II wojną światową przygotował się bardzo solidnie do tego i ja jestem bardzo często pytana o to, jak na tę grabież patrzeć, bo przecież przy każdej zawieruszy wojennej mamy do czynienia z grabieżą dzieł sztuki. I dlaczego ta niemiecka akurat ma być taka inna? I na to jest bardzo proste pytanie, ponieważ to była jedyna grabież w historii ludzkości, która została z tak perfidną premedytacją przygotowana. Doskonale metodycznie zorganizowana. Czyli zarchiwizowali najpierw to, co chcą wziąć, tak? I robili to absolutnie w sposób taki, to Machiavelli, myślę, napisałby nową książkę na ten temat, ponieważ już we wczesnych latach 30. w związku z fanatyzmem Hitlera, jego nienawiścią do Entartete Kunst, czyli sztuki zdegenerowanej, a z kolei miłością do starych mistrzów, w
wszyscy od razu wiedzieli w III Rzeszy, że sztuka to będzie coś, co zostanie wyniesione na sztandary i będzie machiną także propagandy, ideologii, będzie absolutnie wciągnięta jako element budowy wielkości III Rzeszy. I Hitler miał taką wizję, w związku z tym wszyscy jego bliscy poplecznicy wiedzieli, że trzeba objąć taki kurs i natychmiast, nawet ci, którzy się początkowo sztuką nie interesowali, wiedzieli, że należy bardzo szybko nadrobić zaległości i tą sztuką się zainteresować. No i szanowni Państwo, dzieje się proceder, który, tak jak wspomniałam, nie miał precedensu wcześniej, ponieważ historycy sztuki, a oni zostali w latach 30. nawet ci najlepsi wręcz wyciągnięci ze swoich stanowisk, została powołana Izba Kultury Rzeszy i wszyscy historycy sztuki, oczywiście chodziło o to, by znaleźć tych najlepszych, mieli odpowiedni jeden cel, żeby zgromadzić jak najwięcej wiedzy o stanie posiadania przyszłych państw okupowanych, ponieważ ta grabież, oczywiście Niemcy nie patrzyli na to jak na grabież, tylko jak na łupy, które im się absolutnie należą, żeby to było przygotowane metodycznie w sposób taki zorganizowany. I tak się, drodzy Państwo, stało. A trzeba podkreślić, że i Austriacy, i Niemcy, bo musimy pamiętać też o Austriakach od 1938 roku, mieli naprawdę świetne kadry historyków sztuki, wybitne. Dyrektorem w Galerii Drezdeńskiej przed II wojną światową na przykład był dr Hans Pose, którego wręcz fanatycznie interesowała kolekcja Czartoryskich, która teraz, w 2018 roku, jest tak gorącym tematem politycznym. Także widzicie Państwo, ta historia się odzywa po latach. Ta przeszłość się czasem upomina o coś w teraźniejszości. I to widać wyraźnie. I oczywiście kolekcja Czartoryskich pada łupem niemieckich, austriackich nazistów jako jeden z pierwszych, zaraz po tym, jak niemiecki but staje na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Hans Pose najpierw jeździ, potem wysyła ludzi, zresztą nie tylko on, ale wiele galerii niemieckich i austriackich stosuje ten sam proceder. Przyjeżdżają historycy sztuki do swoich odpowiedników w Polsce, z dobrocią serca są traktowani przez ich partnerów równoprawnych, czyli dyrektorów muzeów i galerii w Polsce, i pod pretekstem wypożyczeń, pod pretekstem na przykład pomocy w porównaniu, w renowacji dzieła na terenie Niemiec czy Austrii, Polacy ich wpuszczają do naszych zasobów, do naszych stanów posiadania i wtedy niemieckie, austriackie oko skanuje zbiory polskie, robiąc na miejscu dokładną notatkę, która jest do odpowiedniej komórki. Kwerendę taką wysyła, bardzo szczegółową kwerendę, dlatego oni miały władze polskie. Jak to jest możliwe, że kiedy okupant wkracza na teren Polski, wie dokładnie, co rabować, do którego budynku przyjść, co zabrać, dlaczego nagle płyną tak szczegółowe rozkazy, takie jak właśnie wydawał Otto von Wächter już w październiku, listopadzie, grudniu 1939 roku, wysyłał do Muzeum Narodowego w Krakowie listę na przykład 97 przedmiotów wymienionych z nazwy, prosząc o natychmiastowe zarekwirowanie. Niesamowite, dodatkowo Niemcy i Austriacy mieli jeszcze wiedzę o tym, co w Polsce znajduje się w kolekcjach prywatnych. A to jest niesamowite, bo to też pokazuje, jak tutaj działała agentura. Bo, drodzy Państwo, to my mieliśmy problem po II wojnie, muzealnicy, żeby odtworzyć stan posiadania sprzed wojny. Bo lizaliśmy rany po wojnie, muzea budowały się ze zgliszcz, dokumenty bardzo często zostały po prostu zniszczone podczas pożogi wojennej i bardzo trudno czasem było odtworzyć, co w ogóle mieliśmy. Dlatego katalog strat wojennych liczy niespełna 64 tysiące dzieł sztuki, tych zrabowanych, a poruszamy się w skali 500 000, czyli tak naprawdę wycinek, tak, znamy, które umiemy nazwać, i jesteśmy bezradni wobec 500 000 strat. I to jest zatrważające. I to jest blizna, która się nigdy nie zagoiła, ponieważ po II wojnie światowej, poza oczywiście fantastyczną pracą Karola Estreichera, Stanisława Lorenza, ale to głównie Estreicher, który jeszcze w czasie wojny spisywał, ile wiedział, ile otrzymywał informacji, ile sam sprawdził, co z Polski wyjechało. Miał szczęście niektóre rzeczy też odzyskać, ale później na temat strat wojennych spada zasłona milczenia. I to się tylko czasem odzywa, ale na zasadzie trochę takiej wiedzy traktowanej jako pewne teorie spiskowe. Dzisiaj już wiemy trochę więcej. Dzisiaj wiemy, że na tyłach afery Żelazo, na tyłach afery Fozu były dzieła sztuki i wiemy też, że był obrót dziełami zrabowanymi, bo część udawało się odzyskać, zapewne w tajemnicy. Nie mamy, tu nie ma dowodów, nie ma namacalnej materii,
ale to się, taka wiedza się już sączy o tym, że ten obrót dziełami w okresie PRL-u był. Być może ktoś kiedyś zrobi dokładną kwerendę, może wejdzie tam, gdzie nie wszyscy historycy potrafią jeszcze wejść i rzeczywiście odsłoni się więcej informacji na ten temat. No i potem przychodzi trzecia RP i znowu ten temat restytucji jest traktowany po macoszemu. Co więcej, popełniamy błąd kardynalny. Kiedy na aukcji w Berlinie zostaje wypatrzona Żydówka z pomarańczami Gierymskiego, bezcenny dla Polaków obraz, który na szczęście wraca do Muzeum Narodowego w Warszawie, Niemcy mówią tak, chwileczkę, zgodnie z naszym prawem, które sobie ustanowiliśmy, to jest własność niemieckiego kolekcjonera. U nas obowiązuje po 30 latach już tak zwane zasiedzenie, w związku z tym jest to własność kolekcjonera, który na przykład przyjdzie i powie przed sądem, że on nie wiedział, że odkupił kradziony obraz od kogoś, prawda? I co się wtedy dzieje? Państwo polskie zapłaciło za ten obraz. Zapłaciło tak wysoką kwotę, że ona bardzo długo w ogóle nie była podawana do wiadomości publicznej. Czyli co zrobiliśmy? Zrobiliśmy rzecz moralnie naganną. Zapłaciliśmy za rzecz zrabowaną. To woła o pomstę do nieba i to się nam teraz trochę mści, dlatego też jest taki rajwach i tak bezpardonowo jest atakowany pan premier Gliński, bo szanowni państwo, to państwo niemieckie powinno wyrównać kolekcjonerowi straty, jeżeli rzeczywiście tak było, że on nie wiedział, że to jest obraz, który ma pochodzenie takie, a nie inne, że został zrabowany w czasie II wojny światowej, to wtedy państwo niemieckie powinno wyrównywać kolekcjonerowi straty. Bo trzecia Rzesza systemowo, po prostu, tak, metodycznie ograbiała. Pytanie otwarte. Dlaczego od 90 roku ten system nie działał? Dlaczego my sami też napisaliśmy sobie tak prawo międzynarodowe, prywatne, żeby być bezradnymi wobec takich sytuacji, jak ostatnio na przykład z Henrykiem Siemirackim, obraz Taniec wśród mieczów, gdy pojawił się na aukcji w domu Sotheby's. Zresztą dom Sotheby's, dom Doroteum to są dwa domy, które mają za sobą czarny PR, bowiem wielokrotnie, i to jest też rzecz odpisywana przez historyków sztuki, tam często wypływają tak zwane dzieła właśnie, które mają krew na ramach i są sprzedawane. To szczególnie też Doroteum austriackie ma swoją taką czarną legendę. I zawsze jest tak, kiedy ktoś wypatrzy taką rzecz i robi się rejwach na świecie, prasa zaczyna o tym pisać, to wtedy i Sotheby's i Doroteum wycofują się jakoś, prawda, z danej aukcji, czy wycofują dzieło z danego momentu aukcyjnego. No ale niestety tak się dzieje, bo drodzy państwo, te dzieła są. To nie jest tak, że one się rozpłynęły. Oczywiście nawet jeżeli część się zniszczyła, to one po prostu są. Właśnie chciałam o to zapytać. Jeżeli ten Otto von Wächter był złodziejem, tak? Tak. Akcje zaplanowali jego wyżsi wojskowi, to jak to się stało, że w filmach zawsze kryminalnych jest o tym, że ten towar trzeba komuś opchnąć, tak? Że jest paser, który musi w to w umiejętny sposób uzyskać za to pieniądze lub cokolwiek innego. Czy tutaj tak jest też i stąd te kłopoty, tak? Powiem panu tak, że ci paserzy bywali i zdarzyli się w miejscach, gdzie najmniej byśmy się ich spodziewali, bo na przykład było to wiedzą powszechną, chociaż oczywiście głośno się nie mówiło o tym, że Göring, który doskonale zdawał sobie sprawę z tego, ile jest ta sztuka zdegenerowana warta, oczywiście na forum publicznym przed Hitlerem mówił, że to jest sztuka, która powinna zostać spalona, po czym brał takiego pod pachę, takiego Matisse'a, lub dwa Renoiry, jechał pod Paryż, gdzie doskonale wiedział, do której tak zwanej w podziemiu galerii czy antykwariatu ma się zgłosić i na przykład tam cztery Matisse wymieniał na jednego Cranacha, którego już mógł oficjalnie powiesić w swojej siedzibie Carinhall. I cały czas kwitł w podziemiu ten handel dziełami sztuki i on miał z kim we Francji rozmawiać, kto to wszystko wspierał i dopiero po II wojnie światowej, ale też bardzo, bardzo późno, zaczęły wychodzić te historie, ponieważ spadkobiercy, potomkowie rodzin francuskich mówili, że w naszych zbiorach było to i to, to zostało zrabowane, a my wiemy, że to zostało wymienione przez Göringa na to i na to. Zresztą parę już dobrych prac powstało w Francji na ten temat. Co do Ottona von Wächtera, my też nie możemy umniejszać jego roli, bo był to generał SS i gubernator dwóch kluczowych dystryktów, ponieważ Kraków był bardzo ważny, dystrykt krakowski był bardzo ważny, ale szalenie istotny był tak zwany dystrykt Galicjen, który jako piąty ostatni został powołany do życia i tak tworzył właśnie całą tę strukturę generalnego gubernatorstwa, bo tam, drodzy państwo, była kreowana cała polityka po prostu tam na skrzydle wschodnim i Otto von Wächter wyrósł wtedy na pierwszoligowego polityka
i czasem nawet tak w poprzek Himmlerowi realizował swoją wizję zwycięstwa Niemiec. To on powołuje do życia krwawą dywizję SS Galicien, która mordowała Polaków. To jest ten sam człowiek od dzieł sztuki jednocześnie. To jest dokładnie ten sam człowiek. To jest ten sam człowiek, które mordowały Polaków, tak, tak. On ma wizję, on uważa, że werbowanie ochotników ukraińskich przyniesie zwycięstwo III Rzeszy. Znajduje oczywiście poparcie dla tej wizji, a przede wszystkim to poparcie daje mu Ukraina, ponieważ on tam dogaduje się, to są w ogóle jeszcze niezbadane źródła, ja je czytałam z wypiekami, bardzo mi brakowało takich badań, bo nawet jak sięgam po ostatnią książkę na temat Bandery, to autor polega na relacjach, które już są gdzieś opisane, a ja rozmawiając z synem Horsta von Wechtera otrzymałam dokumenty, które leżały w domu bezpośrednie, więc to była niezwykle cenna dla mnie sprawa jako dla naukowca, bo ja niektóre rzeczy zobaczyłam w ogóle pierwszy raz i one na kartach tych źródeł w ogóle inaczej wyglądały, tak? Ciągle jeszcze o II wojnie światowej napisane jest za mało, bo na przykład z listów, które tam się zachowały, wynika, że od samego początku Wechter razem z metropolitą Andrzejem Szeptyckim byli w znakomitej komitywie, ponieważ oni się politycznie mieli tę samą wizję. Chciałem właśnie spytać o to, czy tam też była kwerenda zrobiona i czy były rabowane obiekty. Ja się pokusiłam, żeby zrobić. Brakuje mi cały czas jeszcze takiej literatury przedmiotu. Ja się cały czas opierałam na źródłach, które po prostu otrzymałam, do których miałam dostęp u rodziny Wechterów na miejscu. Oczywiście, że tak, ponieważ Wechter jednocześnie taką bardzo szeroko zakrojoną politykę prowadząc, nie odpuścił dziełom sztuki. Niestety nie wiemy dokładnie, co stało przedmiotem rabunku. Dlaczego? Ja dotarłam do zeznań Wilhelma Ernsta Palezie, który działał w Krakowie, to był historyk sztuki ze Szwajcarii, ale który został w 1944 roku wysłany do Wechtera do Lwowa. On później przesłuchiwany na Moltelupich mówił, że został wysłany po to, ponieważ już Niemcy zaczęli się pakować w związku z sytuacją, prawda, polityczną, i on został wysłany do spakowania Wechtera. I on wymienia hurtem, że pakuje arrasy, dywany, dzieła sztuki, rzeźby, jakby nadając temu pewną taką wartość ogólną, niestety nie wymienia w szczegółach. Natomiast biorąc pod uwagę, że to pakowanie trwa 2 tygodnie, możemy mniej więcej wyobrazić sobie, jaka była skala zgromadzonych tam przedmiotów. Bardzo często niestety opieramy się na takiej materii, bo w Archiwum Akt Nowych znajduje się taki dokument bardzo krótki, który zostawił Karol Estreicher, który mówi z kolei o Wiśniczu Polskim i mówi tak, że rodzina Wechterów, mąż i żona, Otto von Wechter, Charlotte von Wechter, obrabowali kościół w Wiśniczu doszczętnie, zabierając wszystko, co tylko dało się zabrać, od marmurów po resztę. Więc tu też mamy, prawda, to jest ogólny opis, który jednak działa na wyobraźnię, że oni mogli wynieść z tego kościoła dosłownie wszystko, ale bardzo często nie ma namacalnie, prawda, że została zabrana ta rzeźba, to, ten obraz, prawda, ale daje nam to pewną skalę. I pytał mnie pan o Paserów. To jest też, ta odpowiedź też jest bardzo trudna, bo teraz trzeba na to popatrzeć politycznie. Otto von Wechter, którego działalność polityczna już ujawniła się w bardzo jego młodym wieku. On jest organizatorem zamachu na kanclerza Dollfussa w 1934 roku, czyli rzecz moment w historii Austrii bardzo ważny. On pokazuje się wtedy jako zaangażowany narodowy socjalista. Ucieka, bo wtedy mamy taką sytuację, że musiał uciec, ale później wraca. Jest zaprzyjaźniony z Baldurem von Schirachem, gauleiterem Wiednia. I jest wiadome, że Schirach zlecał grabież dzieł sztuki. Trudno powiedzieć, bo za mało mamy dokumentów, czy dzieła sztuki, które wyjeżdżały w stronę Wiednia z Krakowa w listopadzie, w grudniu 1939 roku, częściowo były na przykład przeznaczone dla Wechtera prywatnie, czy one jechały na handel, jechały bezpośrednio do Baldura von Schiracha, czy na przykład Wechter zaopatrzył jeszcze kogoś, kto stanowił ten główny trzon III Rzeszy. Tego nie wiemy, tutaj mamy za mało informacji. W każdym razie te dzieła wyjechały i nie wróciły, więc one gdzieś są. A czy one, mamy jakieś przesłanki, żeby podejrzewać, że mogły na przykład opuścić nasz kontynent i wylądować? Dobre pytanie. Wie pan, ja powiem z perspektywy moich doświadczeń. Oczywiście, że bywa, że czasem polskie straty wojenne znajdują się gdzieś na krańcach świata. Coś wypływa w Brazylii, coś wypływa w Stanach Zjednoczonych, ale biorąc pod uwagę bezpośrednie zainteresowanie galerii i muzeów austriackich, także polskimi dziełami sztuki,
biorąc pod uwagę to, że nigdy nie było, jak to nazwać dobrze, takiego publicznego otwarcia magazynów po II wojnie światowej, Austria po II wojnie została tak, jak stała i natychmiast sobie wprowadziła odpowiednie ustawy, żeby zalegalizować to, co w danym momencie miała w swoich galeriach, w muzeach, ale także to, co było w magazynach. A na przykład Kunsthistorisches z muzeum przez całą II wojnę stanowiło magazyn Hitlera. To był główny punkt, do którego cedowano dzieła sztuki, żeby one sobie tam czekały na przykład na skierowanie do muzeum w Linzu, którego Hitler sobie życzył. I my niestety nie wiemy, co tam w magazynach jest, bo nigdy nie było, nie było sytuacji, gdzie byśmy w ogóle formalnie i otwarcie zapytali, czy zaapelowali do Austrii i do Niemiec o to, żeby zechciała przejrzeć swój stan posiadania. I teraz, no dobrze, ale jak Rosja, przecież Związek Radziecki zajął Austrię, ale nie zabrał tam nic, nie wziął sobie, czy to było już jakąś częścią umowy między aliantami, że stąd nie rabujcie? Dobre pytanie i odpowiem na nie w ten sposób. Ja bardzo chciałam w związku z pracą nad listą Wächtera, wielu dokumentów potrzebowałam właśnie z Federacji Rosyjskiej. Tam historyk Ferendy nie potrafi zrobić. Tam, jak na pewno panowie śledziliście i widzowie nasi, że ostatnio jak jeden z naukowców IPN-u próbował robić badania na terenie Federacji Rosyjskiej, natychmiast drugiego dnia służby go wydaliły z powrotem. Więc nie umiem dobrze odpowiedzieć panu na to pytanie, ponieważ bez dobrej kwerendy, bo część, oczywiście my znamy pewien wizerunek, ale skąd ja mam wiedzieć, czy to nie była część celowo sprzedawanej propagandy, prawda? Także w kwestii materii dzieł sztuki, znowu, też my nie wiemy, co jest w Muzeum Puszkina, a wiemy, że tam są polskie dzieła, wiemy, że polskie dzieła są w Ermitażu, bo na to też zwracał uwagę swego czasu MSZ, ale dokładnie też nie znamy ich stanu posiadania. Więc, drodzy Państwo, my w 2018 roku poruszamy się po materii, która jest absolutnie jeszcze dla nas abstrakcyjna i dlatego mówię też... Pani wspomniała liczbę... Pół miliona. I co więcej, Horst von Wächter, który przyjechał... Dzieł sztuki, nie. Pół miliona dzieł sztuki, tak, dokładnie. Nie, myślę, że była dużo większa suma. Horst von Wächter, syn Ottona Wächtera, w 2017 roku przyjechał do Krakowa i razem ze mną dokonaliśmy przekazania tych trzech obiektów wywiezionych przez jego matkę z Krakowa na ręce wojewody małopolskiego, Józefa Pilcha, ówczesnego wojewody. I on wtedy powiedział do kamery, że on doskonale wie, że w domach austriackich i niemieckich wisi mnóstwo dzieł sztuki z Polski. To nam też to mówi syn wysokiego funkcjonariusza III Rzeszy, więc na pewno ma wiedzę. I zdumiewa nasza bezradność, że my nigdy nie apelowaliśmy. A dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ na przykład amerykańscy Żydzi apelowali i robili to świetnie. I robili to z bardzo dobrym skutkiem. Zwracali się kilkukrotnie z takimi apelami i Niemcy przeprowadzali właśnie w sposób bardzo taki, w takiej dobrej, przyjacielskiej atmosferze, apelowali do swoich obywateli, do przede wszystkim bogatych niemieckich kolekcjonerów i to przyniosło wymierne efekty. Nagle okazywało się, że w kolekcji jednego czy drugiego potentata, którego nie chcę tu firm wymieniać, ale to były znane przynajmniej wobec firmy, ogromne, okazało się, że w ich annałach znajdowały się obrazy, które pochodziły bezpośrednio na przykład... Może im łatwiej było to zrobić, bo mają większą siłę. Tak, ale też jakby w polityce pozycjonują się jako ofiary Holokaustu, a nas starają się ukazać jako współsprawców. No to znowu jest pytanie. Współprawcy nie należy się oddanie. To znowu zostajemy z otwartym pytaniem, na którym chyba się głowimy wszyscy, jak to się stało, że tak daliśmy sobie zrelatywizować historię II wojny światowej, że doczekaliśmy taki dla mnie najbardziej taki obrazek sugestywny, ja go bardzo często przywołuję na wszystkich spotkaniach autorskich, bo on jest dla mnie egzemplifikacją tego, co się udało Austrii i Niemcom zamieść pod dywan. Monachium niespełna ile? Kilka miesięcy temu siedzi premier Polski, Mateusz Morawiecki, tłumaczy się izraelskiemu dziennikarzowi z tego, kto był katem, a kto był ofiarą, a z prawej strony siedzi Sebastian Kurz, kanclerz austriacki, i się śmieje. I to jest kapitalna historia, kapitalny obrazek, który pokazuje właśnie, jak świat napisał na nowo historię i kłamstwo powojenne, bo w takiej kategorii należy to rozpatrywać, ponieważ tak sobie to stara taka, to już takie weszło jako takie porzekadło, prawda, że Austrii się udał największy PR-owy majstersztyk, że Hitler jest Niemcem, a Mozart Austriakiem i jest to powtarzane na zasadzie takiego dowcipu, a drodzy Państwo, no można
przywołać jeszcze jeden, bo ta skala rabunku niemieckiego na początku II wojny światowej była taka, że w Krakowie sobie powtarzano dowcipy, bo oglądałam je w źródłach, że trzeba szybko jechać do Berlina, bo twoje dzieła sztuki już tam są, więc nawet takie jak były jakieś wycieczki, to właśnie pod takim hasłem, jedź szybko Polaku do Berlina, jeszcze może zdążysz, bo twoje dzieła sztuki tam są. W tamtejszej dosie. W tamtejszych oczywiście antykwariatach, galeriach. I to jest bardzo, to jest tak naprawdę ze smutną, chciałabym z czymś optymistycznym, a muszę zostawić ze smutną konstatacją, ponieważ niestety, ale poruszamy się w bezmiarze jeszcze ogromnej niewiedzy i takiej bezradności. Dobrze, bo zainteresowało mnie to, co pani wspomniała o metropolicie. Szeptyckim Andrzeju. Czy takie konkretne pytanie, czy cerkwie były tak samo rabowane jak kościoły katolickie? Jeżeli chodzi akurat o dystrykt galicyjski i na te materiały, które ja przejrzałam, wydaje mi się, że na pewno nie. Biorąc pod uwagę, nie sprawdzałam dokładnie nigdy stanu posiadania cerkwi, więc nie chcę tutaj wprowadzić w błąd. Na pewno oni żyli w bardzo dobrej komitywie od samego początku, ponieważ, tak jak wspomniałam, oni mieli wspólny cel, to po pierwsze. Po drugie, Szeptycki chciał wierzyć w tą wizję państwa niepodległego ukraińskiego, a Wächter mu tę wizję dawał. W związku z tym zjednoczyli siły i jaka ta komitywa była, to też widać po tym, co działo się po wojnie, bo Wächter 3 lata ukrywa się w górach, czyli udaje mu się doczekać do 1948 roku, a w 1948 roku udaje mu się, korzystając właśnie z kontaktów nanizanych z kościołem we Lwowie, przenieść się, oczywiście było to odpowiednio, cała ta eskapada była odpowiednio ukryta, udaje mu się przenieść do Watykanu i tam korzysta z tych kontaktów. Tam jest ukrywany przez biskupa Alojza Hudala i ma być przerzucony do Argentyny, jak Eichmann, jak Mengele, jak wielu innych zbrodniarzy wojennych. No to się nie udaje, bo tam akurat... Bo pani ksiądz, są właśnie przywołane te czarne charaktery. Tak. I to ja miałem od razu taką myśl, że trzeba płacić za przemycanie ludzi w ogóle, a jeszcze takich, których szuka cały świat w szczególności. I czy te dzieła sztuki nie służyły jako waluta? Mogły służyć, tym bardziej, że dzieci nie wiedzą lub nie chcą powiedzieć, co się stało z tymi dziełami sztuki. Biorąc na przykład skalę rabunku Wächtera, oczywiście, że u nich w domach są dzieła sztuki, bo ja byłam jeszcze u rodziny w Salzburgu. To jest ta część rodziny, która najbardziej zajadle wojuje z moją książką. Bardzo by chcieli ją sądownie zablokować, co ogłosili też już w prasie. Ale to nie cała rodzina, tylko część rodziny. Nie, po publikacji tej książki cała rodzina. Cała rodzina, ponieważ oni stoją na straży, że tata był dobrym nazistą i mówią to do kamery, mówią to do mediów i w 2018 roku w stosunku do zbrodniarza poszukiwanego przez Norymbergę mamy w przestrzeni publicznej ostry przekaz od rodziny, że ojciec był dobrym nazistą. I jakikolwiek źródła, o których ja dyskutowałam, że bardzo ciekawy list zresztą, ale ja nawet później się zastanawiałam, jak to jest, że oni sami mi dali corpus delicti, tylko że oni zupełnie na to inaczej patrzyli, ja tego nie wzięłam pod uwagę, z którego na przykład dowiaduje się, że Wächter pisze z Krakowa do żony, że jutro musi znowu kazać rozstrzelać 54 Polaków w Bochni. I my często mówimy o masakrze w Bochni jako o pierwszej masakrze na ludności cywilnej, a on używa słowa znowu. Co wskazuje ewidentnie na to, że już taka zemsta na ludności cywilnej musiała być przeprowadzona wcześniej, prawda? I to jest niesamowite, ponieważ oni kompletnie negują tego typu przekazy. Dla nich to jest wykonywanie rozkazu. Oni powiedzą, to była wojna, ojciec funkcjonował w takiej machinie, tak musiał robić, bo jak nie, to by go rozstrzelano i absolutnie tutaj był wzorowym żołnierzem i nikt nie ma prawa go nazwać zbrodniarzem i oni stoją ostro na straży tego stanowiska. Myślę, czyli że to podważają Norymbergę, tak? W skrócie. Generalnie podważają w ogóle znowu naszą wiarę w to, czy zbrodnie zostały rozliczone, prawda? Czy ofiary dostały zadośćuczynienie, bo takie stanowisko w sprawie pokazuje znowu, jest dowodem na to, że denazyfikacji tej mentalnej chociażby na pewno nie było, bo
komu się mieści w głowie, że można z takim przekazem w 2018 roku wystąpić i to na forum publicznym. Bo Horst von Wächter jest medialnie postacią w Austrii znaną, poza Austrią już trochę też. I on to mówi bez żadnego skrępowania, dodając nawet, bo rzeczywiście były dwie historie, gdzie Wächter w dwóch przypadkach uratował ludziom życie. Tylko, że to są historie, które pokazują, że on tego nie zrobił dlatego, bo był dobrym i cudownym człowiekiem, tylko wynikało to z pewnego kontekstu towarzyskiego, z pewnego klucza przyjacielskiego, tak, że tutaj użył swojej pozycji, żeby tam pomóc w dwóch przypadkach, żeby ktoś uszedł z życiem. A Horst Wächter mówi tak, no to jak to? To jeżeli mówią w Yad Vashem, że kto ratuje jedno życie, to ratuje cały świat, to mój ojciec uratował dwa. I, nie, i w tym momencie jest po prostu rozmydlona cała to odpowiedzialność. Dosyć bezczelny tego. Jest, prawda? Jest bardzo bezczelny. Do tego stopnia, że w Krakowie, jak byliśmy razem, to on się przedstawiał tam na przykład na Kazimierzu, na terenie dzielnicy żydowskiej, na terenie getta, później tam dalej na Pogórzu. On mówił, ja jestem Horst Wächter, syn gubernatora. I pytany przez ludzi, ale jakiego gubernatora, to on mówił, no mój ojciec był tutaj gubernatorem tego wszystkiego. I ludzie pytali, a kiedy? On mówił, w czasie II wojny światowej. To tak milczenie chyba jest dobrym. To może zakończyć. Chyba to jest dobry moment, tak, żeby postawić kropkę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Tutaj książka Lista Wächtera, w której mamy sensacyjną historię, rzutującą na dzisiejsze czasy i sygnalizującą, jaką mamy pozycję na świecie i na co trzeba bardzo uważać. Szanowni Państwo, ja zachęcam do tej lektury z tego względu, że myślę, że warto wyjść już z roli podnóżka i upomnieć się o to, co nam się prawnie należy, o polskie dzieła sztuki, które spoczywają w niemieckich, austriackich domach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy wkrótce. Mamy nadzieję, że całkiem niedługo i może wtedy porozmawiamy o Beginkach. Nagrywaj to, nagrywaj. Drodzy Państwo, jestem przekonana, że jeszcze tutaj na pewno zawitam i wtedy porozmawiamy o innej mojej miłości, miłości sprzed lat, ale ciągle jestem jej wierna, czyli o Beginkach, Begardach i Waldensach i o mojej książce na ten temat. O templariuszach oczywiście również, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.